Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw? Uchwała wchodzi. Uchwała numer 19 przez 114 przez 19 Rady Gminy Wędkiewicz z dnia dzisiejszego, 24 maja. W sprawie zakupu przez gminę Wędkiewicz działki numer 1151 łamane przez 1 położone w miejscowości Reńska Wieś, będące w własności rolnictwa. Podstawę prawną macie Państwo przed sobą. Rada Gminy Reńskiej Wsi uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zakup nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 1151/1, mapa 3 o powierzchni 0,095 hektara, położonej w obrębie Reńskiej. Nieruchomość stanowi własność pana Andrzeja Mazurek i jest dla niej prowadzona księga wieczysta o numerze 0P1K łamany przez 3025233/4 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gminie Rzymiechowie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się na gminy. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia. Ja myślę, że komentarze trzeba, już zwałkowaliśmy. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Następną uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Reńskiej Wsi na 2016. To jest to uchwała nr 19/18/16. Z dnia dzisiejszego poproszę o przedstawienie pana burmistrza. Znaczy, to jest to, o czym mówiłem na początku przy wprowadzaniu tej uchwały. W związku z tym, że jest taka sytuacja z tą drogą z ulicą Słoneczką, no, jest propozycja, żeby wprowadzić ją do budżetu i tak powiedziałem, być może uda się w tym roku ją wykonać, ponieważ to są wartości kosztorysowe budowy tej drogi. Po przetargu pewnie się okaże, że będą troszkę niższe, więc będziemy pewnie korygować za jakiś czas, ale na dzień podpisania umowy te kwoty muszą być w budżecie zarezerwowane. I Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie gminy przyjętym uchwałą nr 14/86/15 Rady Gminy Reńska Wieś dnia 28 grudnia 2015 roku. 1. Zwiększa się przychody o kwotę 589 773 zł 97 groszy. W tym paragraf 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 589 773 97 groszy. Zwiększa się wydatki o kwotę 589 773 zł 97 groszy, w tym dział 600 transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne, wydatki majątkowe o kwotę 589 773 97 groszy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Też nie. I dla mnie za tą uchwałą idzie uchwała o prognozie finansowej. Uchwała nr 19/119/16 Rady Gminy Reńska Wieś 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś. Podstawę prawną macie Państwo przed sobą. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Załącznik do uchwały nr 3/8/10 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Reńska Wieś i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Nie widzę, kto jest przeciwny. Proszę Państwa, i przechodzimy do punktu 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez czytania, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciwny. Zapytania i interpretacje. Proszę. Dla mnie jest taki jakiś przykładowy wyczytał Jacek Głogowski. Nie, ja się na tym nie zajęcie, bo jest panie. No, na przeciw poszeli tam. No, 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 tak, to jest, jest to ulica Głogowska, ulica, jak się jedzie na Pokrzywnicę. Na przeciw pana Koszeli, stał się stary, to zarzepiał, zginił, został na górze do nas. Panie Wójcie, mam pytanie, czy mamy dostęp do Fryzowi? Jeszcze nie, ale może będziemy mieli. Przypomnij. W tej chwili są prowadzone prace. Ale pan to nie zna. No pan to tym zgłosił, że posiedla tam jest równa kłopaty, nie? Do góry. Nie. A, tam, no, tam, bo w tej chwili generalna dyrekcja prowadzi różne prace i widzę, że tutaj między Większycami a Komornem są gromadzone te frezowiny i mówiłem już dyrektorowi, że jak będzie organizował przetarg na ich sprzedaż, żeby nas zawiadomił i to wtedy być może tak jak ostatnio pan Majdus, który ma uprawnienia do tego, żeby je kupić i zrobić z tego drogę, to byśmy je zakupili, bo to nie każdy sobie może kupić. Kupić może tylko firma, która w swojej działalności gospodarczej ma zapisane budowę dróg i tak dalej. To nie wolno każdemu sobie kupić. Proszę pani sądzę. Czy będą koszone pobocza? Przy drogach gminnych żeśmy już częściowo kosili, natomiast nie wiem, o którą drogę pani chodzi. No powiatowe wszystko. No powiatowe, no. Powiat zaczął coś kosić, tam w Gielotowicach coś wykosili, widziałem. Ja już interweniowałem pana Krysia, no bo porany wyższe. Już krewki nawet wykosili. A czy mogliby trochę tych krzaków wyciąć tam, jak od Trugomiowic jedzie w stronę Nerwowej, gdzie ta prosta droga jest? Bo tu na tym zakręcie koło gdzieś kiedyś było w Eko, nie? Ten pan mieszkał, bo tam kiedyś koło by zderzyła się. Trzeba pisać albo do nas i my prześlemy do zarządu dróg, bo tak jak na telefon to oni dzisiaj wysyłają. Ja bym od Długomiowic każdy tam ścina. Proszę napisać pisemko albo do nas, albo bezpośrednio do zarządu dróg powiatowych. Proszę pan, panie pytanie, no jak to zrobić, bo ja próbowałem to załatwić i chodzi mi o taką rzecz, jak robili tę drogę asfaltową na Głogowskiej. Tam by te frezowiny, chciałem, żeby tam koło Nowaka, gdzie są te tablice kierunkowe, tam są takie przez te tiry zrobione potężne dziury. I żeby to tam spali, a oni tam zaczęli ramionami zruszać. Pan pewnie rozmawiał z tymi, co to robią. No i tam też był tutaj od nas Kędzierzyna. Dyrekcji Dróg Krajowych, zastępca, ja tam trochę z nimi walczyłem, żeby ten chodnik jak najdalej zrobić. To, co zrobiłem, to zrobiłem, a tego nie zrobili. No i teraz by trzeba było tam, bo to nie wiem, co to zrobić, czy to zrobi dyrekcja, już czy to jest w ramach pasa drogi krajowej, nie? Znaczy to jest w ramach pasa drogi krajowej. No to mogli to od razu zrobić, mieli walce, mieli wszystko, by to fajnie wyrównali i było to zrobione. Taka to jest u nas tendencja. No może mieli... No jak to teraz zrobić, żeby to zrobili tam wreszcie? Napisać. Do dyrekcji? Chodź tam. Dobrze. Proszę pani. Wiem, że już z frezowinami pobocza wypełniają od czasu do czasu. Tak, tylko że ja rozmawiałem z tym zastępcą, no potem się gdzieś tam straci. A na radny mamy. Znaczy, panie Wójcie, ja mam taką propozycję, żeby jedną z dróg transportowego zrobić nowy projekt w Polsce. Na przykład wystać bym proponował, żeby projekt zrobić w Polsce grupowy, to zrobię. Jakby to wyglądało kosztowo, czyli to myślę, że koszty były podobne, a żywotność tych dróg myślę, że jest lepsze. Dwa.
Panie Państwo, powiem tak, możemy spróbować, to przynajmniej jest problem, można spróbować, ale, bo Państwo, my porównujemy żywotność tych dróg, które były robione w tym technologią, co do tej pory. Wiemy, że ta technologia nie sprawdziła się. Ja nie wierzę w to, że droga, która jest zrobiona w tej chwili w Kamionce, albo droga, która jest zrobiona w Gąbowicach, gdzie jest 8 cm asfaltu, że na tej drodze będą dziury. Nie wiemy. Długo nie. Nie możemy spróbować, no bo tutaj, co wiecie, jak Państwa to urobione będzie. Jasne, to mieszany z cementem i wyrównanie, albo skorpienie. I to musiały dziury wychodzić, no nie ma siły po jakimś tam czasie. Na tych drogach, gdzie są dwie warstwy asfaltu, takie budujemy, one są droższe, ale dużo trwalsze, myślę, że tego problemu nie będzie. Chociaż no, tak to tam. Jak bardzo, jak chcecie bardzo, ja mogę, bo projekt tam podpisywałem, czy ja mogę, może to zaprojektować w technologii takiej, ale to są drogi wąskie. Musicie pamiętać, że te drogi, które dzisiaj mamy do projektowania, to są podatki, właśnie są krajówki. Jak i ta tutaj, większość do Ryńskiej Wsi, to są wąskie drogi. Ale 4 metry chyba, nie? No to 4 metry to dzisiaj kombajn ledwo. Ja nie wiem, przez to mówię, przez to... I będzie jechał na samych obrzeżach. No nie wiem, jak to ale będzie. Asfalt kłami, ale to nie będzie kultura od asfaltu. Moi Państwo, ja nie widzę problemu. Możemy zaprojektować jakąś drogę z kostki. Rozumiem, że byśmy się chcieli. Znaczy, ja myślę, że była żółtniejsza. Panie radny, proszę złożyć na piśmie, bo jak za 20 lat, albo za 10 coś będzie. To już nie będzie radny. To będą nabójcie. Nabójcie, wiesz, jak przyjdzie do kanału taką drogę, to już ja się to robię. Może nie ja. Panie Wójcie, ja wtedy zgłaszałem też taki problem i myślę, że teraz to się pogłębia na tej nowej drodze z Radziejowa w stronę Bytkowa. Ludzie sobie po prostu kamienie pół metra w drugim robią, najpierw z jednej strony, teraz i z drugiej strony. Ja uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie, to jest droga, pas drogowy jest nasz i gminny i nie powinno być tak, że właściciel sobie pół metra od jezdni stawia jakiś duży kamień. W razie po prostu nabój zjazdy trzeba zjechać na bok albo coś takiego. Maszyny są coraz to szersze i my na takie coś pozwalamy. To ale też tam jest ograniczenie prędkości do 50. Ale jest trudno, bo jakiś nabój zjazda. No nie, no to no, zdarzy się, panie Wójcie. Ale wziąłki lubię 90. Nie, ale mówię, bo maszyny są szersze, tam droga też jest. To znaczy, panie Państwo, ja powiem tak, dopóki koło tych kamieni jest prawa wykoszona, elegancko i widać te kamienie, to jeszcze nie jest taki problem. Na pewno nie byłoby zgody naszej, gdyby był kamień i zarośnięty drugą prawą. Wtedy rzeczywiście jest niebezpieczny. No to teraz nie wychodzimy, jeszcze się nie wychodzimy. No więc ja jestem prawdę, nie? Będę jechał. Ale z drugiej strony teraz postawił i po prostu skopał takie kamienie, takie duże, no, że... To znaczy z drugiej strony, moi Państwo, bo on tam sobie w tej chwili ten ruch zrobił i to jest nowa ziemia i może dlatego, to może nie jest na stałe. To, co zrobił na drugiej stronie, to może nie jest na stałe. Tylko zasiał pewnie trawę i czy nie chce, żeby po tym ujeżdżono i zajeżdżano. Także tu spokojnie. Ale panie Wójcie, nikt potrafi nie jeździć, jak ma do dyspozycji asfalt. Bo taka jest prawda, jak jest asfalt, to każdy jedzie asfaltem. No nieraz trzeba zjechać na bok. A tak, ja uważam, że te kamienie powinny być zjęte. Zobaczymy, jakie są odległości. Ja jestem widziałem, że ktoś kiedyś też mówił, ale no... Na pociągarki na drodze powiatowej szybko zjechali, bo powiat przyjechał. Takie coś nie może być. No ale tam były bardzo blisko drogi. No, to no, też. Proszę, tam są te zmiany. Panie Wójcie, po raz kolejny był pan na kościele? Przejeżdżałem tam i być może będę dzisiaj jeszcze raz przyjeżdżał. To jest będzie co wygląda. Już przygotowuję odpowiedź. Dziękuję. Proszę pan sołtysarski. Słuchajcie, na ulicy Żabiej i na ulicy Polnej tam zalewa się asfalt. Po prostu przy kanalizacji burzowej za 30 cm spółdzielki jest już dziura w asfalcie. Zostało tutaj zabezpieczone. A na ulicy Wolnej, jak jest wjazd do garaży do mieszkańców, tam jest też pęknięcie w asfalcie i wszystko na dole już wybywa, w wodach, jak przy opadach, pod tym krawężnikiem to wszystko ścieka do, no, na tory tam, nie? Żeby kiedyś nie doszło do jakiejś... Będziemy teraz robić, będziemy łatać dziury, to pan o tym mówi. To znaczy nie nas załatać dziury,
bo to trzeba mnie wziąć, otworzyć i zobaczyć na dole, albo zagęścić mnie kamieniem, albo cię... Ja mówię w ramach naprawy dróg, ja nie mówię, że to... Bo jak przyjedzie firma, to wiadomo, co oni zrobią. Posikają, kupnie, posypią kamieniem, odjeżdżają. To jest problem, to są wąziutkie drogi i te drogi nie były przygotowane na te śmieciarki, które jeżdżą. Ale to było zepsute wtedy, jak mnie wozili z przedszkola, budowa przedszkola była. Dlatego się tak bokami rozeszło. Takie kolejne są wybite. Mówił pan, nie, już wcześniej miał naprawdę. Mówił pan, jak będzie robiona ulica Brzegowa, uzupełnił to. Ulica Brzegowa została zrobiona kilka lat temu, nie zostało to zrobione. Nie uzupełniane. Tutaj koło Ośrodka było uzupełniane. Tak. Dalsza część też należy do ulicy Polnej, od boiska, aż tam do Dni 1 Maja. Ale tamtędy nie jeździli. Aha, właśnie, jeździli w koło. No więc dlatego mówię, że śmieciarki, ale w koło to pusty. Nie? Tak, ja to pasowało jeździ. Tam jechał pusty, nie tak. Da. Jechał mnie tam, jak mu tam nie przyszło, ku mnie wykręcił, to jechał. Ale to no, te dziury to jest niebezpieczne, bo tam jest ku mnie taka dość głęboka ta dziura na żabcie. Panie Wójcie, jak planowaliśmy fundusz sołecki, to mieliśmy zabezpieczyć pieniążki na transport, na te zawody. A tutaj pisze dojazd i każdy, kto rozgrywać, zatrudniają uczestnicę we własnym zakresie. No tak, ale w ramach tych środków. W ramach tych środków macie fundusz sołecki. No, a to będzie fakturowo? Właśnie, jak to fakturowo? No nie wiem, no za jakie paliwa może być? Paliwo. Rachunek za paliwo. No bo chyba nie taksówką, nie będzie taksówką, tylko taksówką.